Amatorzy i ci, którzy na co dzień trenują w klubach sportowych. Małe dzieci, młodzież i starsi. Na starcie biegu niepodległości stanęło ponad 140 zawodników. Imprezę zorganizowano, by uczcić święto 11 listopada. Symbolicznych jedynek było zresztą więcej, bo bieg wystartował o godzinie 11.11, a każda z trzech pętli, jakie musieli pokonać uczestnicy, liczyła dokładnie 1111 metrów. Niektóre osoby troszeczkę go sobie skróciły, no ale... Żeby tego nie zrobił, trzeba było chyba postawić 200 osób do zabezpieczenia dzisiejszej imprezy, bo to, żeby nikt nie oszukał. Natomiast myślę, że zwyciężyły szczytny cel, zwyciężyła rocznica odzyskania niepodległości, po to się spotkaliśmy. Powody, dla których biegacze stawili się na starcie, były różne. Większość przyszła z przyczyn patriotycznych lub czysto sportowych. No, taki fajny sportowy dzień, można uczcić sportowo po prostu, tak? Nie siedzieć w domu przed telewizorem. Jeśli to będzie co roku, to mam zamiar tu przychodzić. Pomyślałem, że fajnie było pobiec. Oczywiście teraz widzę, że tu trochę chyba profesjonalistów będzie biegł, więc mam nadzieję, że wstydu nie będzie. Prawie od razu na czoło biegu wysunął się Jarosław Czopek. Z każdym metrem systematycznie powiększał przewagę nad rywalami. Na metę przybiegł sporo przed nimi, a cel postawił przed sobą taki. Z tego względu, że chciałem w tym roku, była taka możliwość 3 biegi niepodległości zaliczyć. Jeden był w Białymstoku, drugi w Suwałkach, a trzeci jest ten. Ciągle jeszcze w biegach startuje więcej mężczyzn niż kobiet. Kobiecą rywalizację tym razem wygrała Paulina Fedorowicz, ale w czołówce była także Ewelina Orent. Najtrudniej się biegło koło gimnazjum numer 1, bo to była już taka jakby połowa, ale później już dobrze. W zawody z młodzieżą stanęli także starsi ełczanie. Dla nich już sam udział i ukończenie biegu to była nagroda. Po wysiłku fizycznym każdy uczestnik mógł liczyć na gorące napoje i bigos. Najlepsze trójki kobiet i mężczyzn wróciły do domu z pucharami. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejne rocznicowe biegi.